Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, tu ponownie Konrad Derlatka. Dzisiaj chciałem Wam pokazać instalację pompy ciepła, którą wykonywaliśmy rok temu. Jestem na serwisie pompy ciepła i tak naprawdę chciałem się podzielić tutaj takimi informacjami, żeby, żeby widział kolejno, kolejne nasze wykonanie pompy ciepła, tak troszeczkę pokręcę, pokręcę żebyś, żebyś widział i pokazał, i powiedział. Chcę, no chcę pokazać i chcę powiedzieć, co tutaj było wcześniej, co zamontowaliśmy. Tak naprawdę, jaka, jaka to się pewna rewolucja wydarzyła, bo wcześniej tutaj był zamontowany na samym początku, dawno, dawno temu jakiś kocioł, z tego co pamiętam, chyba na jako groszek. Później, jak myśmy przerabiali instalację, to była tutaj zamontowana zamontowany zbiornik buforowy z grzałkami elektrycznymi, a my tutaj zmieniliśmy ten system na system z oparty na pompie ciepła, pompie ciepła niby split AMS 108 z jednostką wewnętrzną BASV-em i zbiornikiem buforowym. Mamy tu dwa obiegi grzewcze, jeden obieg podłogówki, jeden obieg grzejników. Tak więc zapraszam cię do tego, żebyś teraz zobaczył, jak to wszystko wygląda. OK. I tutaj, tak jak widzisz, co my tutaj mamy? Mamy jednostkę BSVM, zbiornik buferowy i dwa obiegi grzewcze. Jeden obieg grzewczy bezpośredni, to jest bezpośredni obieg do grzejników na obieg grzejnikowy. Tutaj mamy obieg na podłogówkę z mieszaczem. Tutaj jest karta rozszerzeń niby potrzebna do sterowania dodatkowym obiegiem, obiegiem grzewczym. A jak to sobie wygląda, jeżeli chodzi o wykonanie nasze? Myślę, że tutaj standardowo już widziałeś tego typu nasze wykonania, więc widzisz, że to jest wszystko estetycznie wykonane. Wcześniej tutaj w tej instalacji, dokładnie tutaj, gdzie stoi ten regał, stał zbiornik, zbiornik chyba 1000 litrów. Ten zbiornik 1000 litrów został wyrzucony i zamontowane zostało to, co widzisz. Tak jak widzisz, i teraz co do tych zbiorników, bo też często są pytania odnośnie tego, czy stosować te zbiorniki i czy do pompy ciepła tak duże zbiorniki można zastosować. Otóż nie, naszym zdaniem nie, z naszego doświadczenia wynika, że nie, dlatego że po prostu nie ma sensu grzania takiej ilości wody przez pompę ciepła. Oczywiście są różne zdania co do tego. My robimy w taki sposób i tutaj tego się trzymamy. Takie są też gdzieś wytyczne producenta, czyli firmy NIBE, żeby, żeby takie, takie systemy e, tworzyć. Dlatego też, dlatego też zostało to w taki sposób przerobione. Troszeczkę może jeszcze pokażę raz bliżej, instalacje, e, rurki, wszystkie, które my tutaj mamy, jak to zostało wykonane, jak to zostało zrobione. Otulinki, otuliny, które są. Tutaj sobie sobie, jeżeli dobrze pamiętam, na dole, to są ciepła, zimna woda, tutaj jest do, do bufora, wyjście z bufora, wyjście z bufora na rozdzielacze, więc tak to tak to sobie tutaj, tutaj wygląda. Teraz tak, tutaj została zastosowana rozdzielnia elektryczna. W rozdzielni elektrycznej, z racji tego, że jesteśmy wpięci poza rozdzielnią główną, czyli zastosowaliśmy tutaj przepięciówkę, różnicówkę i wyłącznik nadprądowy. Do tego mamy licznik energii, i po roku czasu myślę, że widzisz zużycie 6617 kWh, przekaźnik nadzorczy i stycznik zabezpieczające elementy. Więc teraz wracając do licznika, no tutaj klient jest bardzo zadowolony ze zużycia, bo miał na tym rozwiązanie, co miał wcześniej w przypadku grzałki, tych grzałek elektrycznych i tego kotła, kotła kotła E, tak naprawdę elektrycznego tego wielkiego bufora, no zdecydowanie, zdecydowanie większe e, zużycie. Tutaj jest jeszcze fotowoltaika, która oczywiście kompensuje te, 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 te wszystkie elementy, ale wcześniej to no, niestety nie do końca wychodziło, wychodziło tak, jak miało wychodzić. Teraz, teraz kosztowo to wychodzi dosyć fajnie. Teraz przejdę do samego sterownika i pokażę ci w sterowniku, jak to wygląda. E, info o sprężarce i po roku czasu wygląda to w ten sposób. Liczba uruchomień 3587, całkowity czas pracy 3951 i z tego ciepła woda to jest 461 godzin. I teraz dla tych, którzy boją się grzałki elektrycznej. E, pokażę, ile pracowała, ile podgrze, pod, pracował podgrzewacz pomocniczy, bo czasami niektórzy się bardzo boją tych grzałek, i tutaj widzimy, że e, praca, praca e, podgrzewacza pomocniczego, czyli grzałki elektrycznej, no to jest tak naprawdę 5,1 godziny, czyli tak naprawdę <ścoughs> praca praca w ogóle można powiedzieć pomijalna, pomijalna, jeżeli chodzi o tego typu system. Pamiętajmy, że to jest modernizowany układ. To jest, to jest budynek, gdzie no nie, jest, nie jest to najnowszy budynek. Z tego, co pamiętam, jest to chyba budynek nawet jeszcze po poniemiecki, modernizowany. Więc naprawdę tutaj świetnie to wszystko sobie funkcjonuje, świetnie to wygląda. Teraz przejdę na zewnątrz, pokażę Ci, jak to wygląda na zewnątrz. OK. Teraz rzut oka z zewnątrz. Tak to widzisz, wygląda, wygląda na zewnątrz. Jednostka AMS 1012. Stelarz stelaż naziemny. Na stelarzu naziemnym jest to wszystko zamontowane. Tutaj na dole mamy wąż odprowadzenia skroplin, czyli całe skropliny lecą sobie do gruntu. Tutaj akurat klient zastosował jeszcze taką, taką kratkę, troszeczkę przysłaniającą, ale to nie przeszkadza. To też nie jest w linii wentylatora, więc o tak jak widzisz, tak to. Tak to sobie tutaj wygląda. Jeszcze to od drugiej strony pokażę, jak, jak, to wszystko, jak to wszystko, sobie wygląda. Odstęp też bardzo ważny, odstęp od ściany. Tutaj jest, jeżeli dobrze pamiętam, minimum 15 cm zalecanej odległości od ściany, to co zaleca producent. Ale tutaj mamy ile? Tutaj mamy 20 8, 20, przepraszam, 26 prawie centymetrów, tak więc zawsze to się lepiej dać większą, żeby ten przepływ powietrza jednak był OK. Więc tak sobie to wygląda, taka, taka instalacja. Jak widzisz, tak wyglądają, tak wyglądają nasze instalacje. Myślę, że. Warto, warto troszeczkę na to popatrzeć, bo myślę, że jakość wykonania takiej instalacji i materiały, które używamy przede wszystkim, o czym mówię, mówię bardzo często na, na filmach. Nie idziemy na kompromisy, nie szukamy tanich rozwiązań, bo tanie. Mięso, jak to się mówi, psy jedzą. My tego nie lubimy. My lubimy, żeby nasze instalacje były naprawdę z, na najwyższej, z najwyższej półki, na najwyższym poziomie i myślę, myślę że to widzisz, że, że te instalacje są naprawdę świetnie wykonane. I jak widać, oprócz samego wykonania, również to wszystko sobie działa. Czyli to nie tylko, nie tylko ma wyglądać, ale również ma działać tak, jak to producent. Zalecił i tak jak to producent przewidział, dlatego na to wszystko bierzemy poprawkę. To wszystko, że tak powiem, jest dla nas ważne. A na teraz dzięki Ci za obejrzenie tego filmu i zapraszam standardowo do subskrypcji kanału. Zapraszam do łapek w, górze, do w górę, do, do komentarzy i do następnego razu. Hej, cześć.